Gdzie jesteśmy, proszę pana? W Poznaniu, jakimś dziwnym trafem, żeśmy źle skręcili chyba. Tak, dokładnie, jechaliśmy do Łodzi. WSW miało być i wyszło chyba coś, nie, coś dalej. Nie w tą stronę. Tak, ale spoko, no, udało się dojechać. Tam się, proszę państwa, kręci organizator zamieszania gdzieś. Tam z tyłu, o. Panie Mateuszu! Dwa słowa do kamery. Nie. Także nie uprzedzaj, nagrywaj po prostu. Przybyli. Oczywiście, że tak. Ludzie zaczęli zbierać. Jesteśmy chwilę przed 10:00. Jest fajnie. Zobaczymy, co to będzie. Sprawdzimy fenomen tej imprezy. Tak. Dzisiaj mamy tak. Patrola i Forda. Drugi patrol stoi na tamtym patrolu, więc będzie fajnie. Dwa patrole. Ludzie się zbierają. No, zobaczymy. Myślę, że będzie ciekawie. No, trochę wieje. Myślę, że tak. Troszkę wieje, ale w lesie może... Tak, wejdziemy w las, będzie lepiej. Sprawdzimy ten fenomen tej imprezy, bo przyjeżdża tutaj naprawdę mnóstwo ludzi z całej Polski. Też jesteśmy w szoku po prostu. Tak. Chcemy wiedzieć, na czym to polega, że jest taka frekwencja zawsze. O, a ja wam pokażę. Wrangler sobie wjeżdża. W robocie wranglery, w weekend wranglery. A miałem ich nie brać w pracy do domu na weekend. Tak. No co tu, jedna terenówka tam, druga terenówka, no i wszystkie małe terenówki. O, patrz, Traxxas na tym na podniesionym liście. Zawieszeniu. No. Samo dojście było fajne. No, już jest tak, jest nieźle na podejściu. Dopiero zabawa się zacznie. Dokładnie. Także jest nieźle. Jest dużo ludzi. Jest ciekawie. No. Jeszcze nie wszyscy dojechali. Tak. A jeszcze widać, ludzie cały czas idą. Ładny Wrangler, tak. To będzie klasyczna prezentacja modeli. Pan organizator się tutaj już... Dzień dobry. Z racji tego, że nie ma żadnego fotografa? No. Dobra, to przeprowadzimy na ten. No to panie Gawron, ruszamy z ludźmi w trasę. Zobaczymy. Jak ta trasa przebiega? Najlepsze, że... Udało ciekawie. Tak. A my jeszcze część ludzi się szykuje. O, prawie zdeptałem patrola. No teren taki fajny, górzysty. Nie jest to Warszawa. Może zobaczymy. Tutaj już się odsłonił nam kawałek ścieżek tras, tam już kolejka się ustawia. Tutaj pierwsze osoby już na górze. Zobaczymy, co, jak, gdzie. Na razie zrobiliśmy rundkę, zaczęliśmy tam z parkingu, poszliśmy na samą górę. No zobaczymy. I Himoto poleciało. RC Mamięcy Poznań, DGC. I się ustawiamy chyba w kolejce za wszystkimi. To mamy ramkę startową. Można by tak jak na Offlani. Służbowo? Tak. No to oficjalnie zaczynamy. Kręć tam swoje.
swoje. Kręcę swoje. Bo ja jestem straszna gaduła, tu wiesz, nie znasz mnie od dziś. Dokładnie. Dokładnie, tam was przywitałem na górze, czy nie? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Powiedziałem gawron, bo tak masz na tym, nie? Ja nie wiem, jak masz na tak imię. A ja nie wiem, jak masz na imię. Adam. 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 Ja to spełnię, weź to sobie. Wiem, że bardzo patrol na... I tak to, proszę Państwa, wygląda ścieżka, która sobie w lesie idzie do góry i tam dalej do samej góry. Znajdzie. Nie, to dobra. Tak, dokładnie. A tu, proszę Państwa, karizma. To przynajmniej woda z karizmy. Nie wiem, co pod spodem. Zdjęcia? Tak. Tak. Powiem Wam, że tutaj ekipa z DGC naprawdę fajnie trasę przygotowała. Mamy ścieżkę przez las, która wije się między drzewami. Trochę trawersów, trochę piachu, jakieś tam dziurki. No zabawa jest niesamowita. To jest coś, czego zawsze brakowało u nas na WSW, takiej zorganizowanej trasy. O, właśnie mi Jeep pomógł wjechać, bardzo dziękuję. Moje? Dziękuję bardzo. I tak to wygląda, wszyscy sobie ładnie, ślimaczkiem, grzecznie podążają. Ja idę dalej do modelu, bo tu nie widać tego oczywiście, ale jest stromo. Gawrona pick-up oczywiście daje radę. Trochę gorzej na zakrętach ciasnych, ale gazem nadrabia. Patrol po lekkich modyfikacjach nawet się trzyma na rowersach. Fan jest niesamowity. No ludzi jest cała masa. Natomiast ludzie stoją przy starcie, a w tą stronę już idą dalej. Także naprawdę bajka. Będzie tutaj Traxa wyjęty świeżo z pudełka. Z bagażnikiem ARB. Tak, ale znaczy, elegancko zrobiony. I chlapacze, i bagażnik na dachu ARB. No po prostu coś pięknego. No i o to właśnie chodzi. Tutaj mamy bardzo ładnego Jeepa, który już zwrócił moją uwagę wcześniej. Naprawdę ślicznie wygląda. No co? To jest twój model? Jest bardzo ładny. Naprawdę bardzo fajnie zbudowany. Długo już nim jeździsz? Nie, pierwszy raz. Pierwszy raz. I jak się nim jeździ? Właściwie to przerabiam tylko kulę i dam dasy. Super, ale wygląda naprawdę ja bardzo ładnie. Ja sam skręcałam, a tata mi kąpił. Bardzo fajnie. Super. I wyrwałam tu. Właśnie wstrzymujesz kolejny. Tutaj wyrwało bardzo. O, ale już naprawione. Fajny model. Tutaj można zobaczyć trudność trasy. Naprawdę jest ciekawie. Zobaczymy. Ja muszę zawinąć za drzewem tam daleko. I proszę Państwa, gawron będzie próbował. To może poczekaj. O, wyjechali wszyscy, dobra. Ja się zmieszczę pod tym drzewem. Powinieneś gdzieś radę. Znaczy elegancko. Troszkę do tyłu. Ej, elegancko, panie. Jak dla ciebie kopane. No i dobra. Teraz ja jedną ręką. Ale proszę bardzo. Bez większego problemu. Więcej problemów jest na nawrotę. Tak, no i Traxasik przeleciał.
Tu trzeba uważać, jak się chodzi, bo też jest ciasno. Tam się nawiniemy, może się uda. No i taka cała trasa właśnie. Przekopana, przegrabiona, naturalne przeszkody. I się toczymy. Ładny Wrangler znowu się pojawił. Defenderek się przyciska. Jest fajnie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy mostek, który wszyscy wykorzystują do robienia zdjęć. Bardzo fajny pomysł. I po kolei wszyscy się przybijają. Dasz mi tylko przejechać mostek? Przejedź jeden i drugi. Tak. Dobra. Traxas Tactical Unit, rzadko spotykana buda, ale bardzo fajna. Elegancko, trochę boczkiem rozjechał. No dobra, i teraz próbujemy. Gawron już pokonuje mostek. Ja próbuję. Na razie jest ok. Konka ładnie pracuje. On nie chciał tych długich gumy. Już się zaczyna. No i się udało. Oj, oj. Jakoś tak ładnie napisał. Wyłączył się z dual. Wyłączył się silnik, panowie. Spoko, to hybryda. System start stop, to nowa fura. Do roboty albo z roboty. Cały tutaj mam. Jak tam, panie? Elegancko. Fajnie jest, nie? Trasa jest fajna. Całkiem przyjemnie się jeździ. O. Dla mnie trochę parę zakrętów za ciasnych. Na 3 razy. Ale no co zrobić? Jak się jeździ ciężarówką, to tak jest. Dokładnie. O, jest i Mateusz. Trasa ma około 0,5 kilometra, bo ostatnio ktoś sprawdzał. Elegancko. Jak już jesteś, wróć tam jeszcze, proszę. Bo słuchajcie, bo ja co chwilę tu Błażejowi się wtrącam. Bardzo dobrze. Tak to ja.
ten chudy krzykacz. Dokładnie. Pan organizator całego zamieszania. Wiecie co? Zawsze mamy fajną pogodę tutaj. To jest chyba najważniejsze. Dzisiaj trochę wiecznie tak, było, ale... Ale nie, nie było. Nie, jest całkiem spoko. Ciepło. Tak. Wiesz co, nie wiem ile osób było, bo to z filmu potem przeliczę, ile na było modeli, ale spoko. Ale dużo było. No. Naprawdę dużo było. Atmosfera, powiem szczerze, bardzo fajna. I co? I teraz jedziemy zobaczyć ten drugi park, nie? Tak, pewnie tam się umieszczę, bo akurat godzina pasuje, jesteśmy, nie? No. To jest bardzo blisko stąd. Podjeżdżasz z nami, czy nie podjeżdżasz? Ja muszę posprzątać. Musisz posprzątać. No niestety. Takie jest właśnie, taka rola organizatora, coś o tym trzeba wiem. Wszystko ogarnąć. Także jeszcze raz, wielkie dzięki, bo naprawdę bardzo fajnie było, cieszymy się, że przyjechaliśmy. Ja bardzo dziękuję, że przyjechaliście. I w takim razie, bo to jest ostatnia w tym roku. Nie, jeszcze będzie. Jeszcze będzie. To nie obiecuję, ale zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Dokładnie. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się, hej. No. A my spakujemy się, pogadamy też będzie chwilę z ludźmi i lecimy na ten drugi park zobaczyć. Myślę, bo... że tak, sprawdzimy, tam zrobili jakąś fajną trasę, więc trzeba jeszcze tam pojeździć. Dokładnie. Jak już tu jesteśmy, to długo byłoby tam nie zobaczyć. Zajrzeć. Chwila na odwanie kamery jeszcze jest, więc do zobaczenia za chwilę na drugim torze. Chyba, że w drugim filmie. Myślę, że w drugim filmie. Myślę, że tak, zrobimy. Zobaczymy. Dobra, do zobaczenia. Hej.